Wiele, wiele lat temu rozpoczął pan swoją przygodę z fantastyką. Jest pan pionierem nie tylko w Polsce, również we Francji, tam gdzie pan wyjechał w latach 60. Tworzył pan ścisłą czołówkę osób, które stały się prekursorami, tak, wzorcami dla wielu młodych artystów, tworzących w nurcie właśnie realizmu magicznego, realizmu fantastycznego. Skąd w ogóle inspiracja tego typu twórczością? Dlaczego w czasach, kiedy w Polsce byli raczej popularni bardziej klasycy neoawangardy, kiedy był Dobkowski, Gierowski, gdzie raczej kółko i krzyżyk zyskiwały bardzo duże zaangażowanie i zainteresowanie mediów, czy jakieś kolorowe paski, nagle pojawiły się bardzo realistyczne postacie ze świata baśni i pan właśnie wybrał tą drogę, zainspirował się pan tego typu sztuką i zaczął ją tworzyć i promować. Skąd taki wybór? Czemu właśnie ten świat fantastyki, a nie paski, jak u na przykład Leona Tarasewicza? To znaczy, ja też przez krótki okres czasu robiłem paski, bo studiowałem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i to były obowiązkowe prace. Proszę powiedzieć sali, czy powinniśmy mieć dalej mikrofony od buzi, czy bliżej, bo jak będzie dudnienie, to Państwo będą mieli dyskomfort. To tak jak teraz. Więc to były, prawda, prace obowiązkowe i musieliśmy robić tak jak profesor, co było wielkim absurdem i zresztą wrócę do tego, bo tego typu podejście profesora wyrządza niesamowitą szkodę, żeby student się rozwinął, żeby znalazł własny język. A jak się to wszystko zaczęło? To naprawdę jest bardzo osobista przygoda i nie ma na to żadnego przepisu. Znaczy, nie mogę powiedzieć, żeby ktoś, kto chce być malarzem w sztuce fantastycznej, żeby robił tak albo inaczej, bo może naśladować, prawda? Może robić troszkę tak jak, ale żeby to płynęło gdzieś z głębi duszy, to musi być jakiś wewnętrzny powód. U mnie to się zaczęło bardzo wcześnie. Ja muszę opowiedzieć tą anegdotę, być może ją opowiadałem wcześniej, ale to jest w zasadzie ten właściwy początek. Byłem małym dzieckiem, wychodziliśmy po lekcjach ze szkoły, to było już ciemno, niebo było granatowe, nie było żadnych chmurek, śniegu bardzo dużo napadało na miasto Wieluń, także to było po prostu całkowicie przykryte śniegiem. No i oczywiście rzuciliśmy się natychmiast na śnieg, żeby robić te tak zwane orły i żeby rzucać się kulami śnieżnymi. I po zrobieniu kilku tych orłów, a było nas tam chyba z 6 osób, wstałem i nagle zobaczyłem, był piękny księżyc, prawda? Był piękny księżyc i to było fascynujące. Zauważyłem, że te orły reprezentują takie zrywające się do lotu ptaki. To mi się troszkę skojarzyło z losem Polaka, który zrywa się do lotu i gdzieś tam pędzi na przykład do Stanów Zjednoczonych i do innych tych krajów. No i potem jeszcze raz się rzuciłem, bo rodzice już wołali, żebyśmy wrócili do domu. Rzuciłem się raz jeszcze i wtedy spojrzałem się na niebo i przeszedł mnie jakiś taki niesamowity chłód. Nie dreszcz, nie niepokój, tylko chłód. Po prostu coś bardzo dziwnego, czego ja nie potrafię określić. I wtedy zobaczyłem jasno, czego nigdy nie widziałem przed tym, zobaczyłem jasno te piękne gwiazdy, konstelacje, to niebo, które było bezgraniczne i poczułem się nagle, uświadomiłem sobie, że jestem pyłkiem. Naprawdę nagle zdałem sobie sprawę, że jakie jest nasze miejsce w kosmosie, jakie jest moje miejsce w kosmosie, że jestem niczym po prostu. I stąd właśnie ten taki chłodny dreszcz, który przeszył mnie dosłownie. No i potem zebrałem te wszystkie moje graty i poszedłem szybko do domu. Będąc w liceum czy w studiach, nawet będąc malarzem abstrakcyjnym, zauważyłem, że zacząłem już nadawać tytuły jak kosmos, galaktyka i tak dalej, nie zdając sobie z tego sprawy.
A czy trudno było zaistnieć w Paryżu, tak? Czy trudno było zaistnieć we Francji? Lata 60. Wyjeżdża pan do Francji i właściwie wszystko tam zaczyna od początku. Nie jest pan znaną osobą. Jak trudno było przejść taką drogę, gdzie od osoby, która jest Polakiem, co powiedzmy wtedy we Francji, no mogło być różnie, tak, różnie odbierane i pewnie ta bariera wejścia na rynek sztuki, rynek, który jest bardzo wysublimowany, który w ocenie francuskich artystów pewnie też jest hermetyczny, tak, dla osób z zewnątrz. Pojawia się człowiek, który po niecałej dekadzie projektuje 3 razy pod rząd plakat na festiwalu Cannes. Nikomu się to nie udało. Pan jest autorem 3 plakatów w latach 70., tak? Jak się nie mylę, które promowały festiwal w Cannes, a dzisiaj jest pan osobą, która jest jednym z czołowych artystów właśnie tego nurtu we Francji, autorem rysunków do Dune i wielkich projektów, tak? Skąd taka siła przebicia i czy było ciężko, czy było łatwo, co panu ułatwiło ten sukces, a co było przeszkodą? Na pewno było trudno, ale ja nie byłem świadomy tej trudności. Po prostu byłem troszeczkę jak szaleniec, ale to, że się znalazłem w innym kraju, że nie znałem tego języka, nie znałem ludzi i że nie miałem ani grosza i musiałem pracować, to jest nic w porównaniu z tym, co przeszedłem jako absolwent Akademii Sztuk Pięknych. Wyszedłem tam jako malarz abstrakcyjny, prawda? Student, który opierał się nieustannie temu nurtowi, bo mnie to nie interesowało absolutnie. I musiałem to robić, żeby zaliczyć rok po roku, prawda? Na pewno każda takie doświadczenie coś nam daje, ale uważam, że w dużym stopniu to było zbyteczne i dlatego mówię studentom, którzy idą na Akademię Sztuk Pięknych, żeby przypadkiem nie zatrzymywali się na modzie, która panuje w danym okresie. Zresztą taki słynny pisarz francuski powiedział, że moda to jest marzenie, żeby być w modnym, to znaczy po francusku, żeby być na fali powietrza, że to jest marzeniem spadającego, suchego, jesiennego liścia. I to rzeczywiście tak jest. Jeśli my zaczniemy się fascynować tym, co jest, prawda, i ślepo kopiować, a to już jest po prostu przeżytkiem. I to, co uczono nas w Akademii, było już przeżytkiem. Jak pojechałem do Paryża, to stwierdziłem, że to nikogo nie interesuje. I dlaczego ma ich interesować, że jakiś człowiek robi takie obrazy jak jego profesor? A jego profesor był nikim po prostu. No i to była pierwsza lekcja. Następnie drugą lekcją to było potworne stwierdzenie, że przez te 7 lat, bo to już zaczęło się w liceum, ale głównie przez te 5 lat i następne 2 lata w Paryżu, ja zatraciłem zręczność rysowania. To nam się wydaje, że możemy mieć w głowie, prawda, to przekonanie, że my potrafimy rysować, ale jak przychodzi co do czego, to my nie potrafimy narysować. I musiałem poświęcić, proszę mi wierzyć, 10 lat na to, żeby odnaleźć tą zręczność rysowania, jaką miałem, będąc 14-letnim chłopakiem. I później następne 5 czy 10 lat, żeby odnaleźć gest całkowicie swobodny, który możecie Państwo zauważyć na przykład na rysunkach, bo te rysunki są jak gdyby takim kardiogramem i żeby się nauczyć tej swobody, to musimy się wyzbyć tych wszystkich barier, które nam wszczepiono w szkole, zupełnie beznadziejne bariery, które jakieś na przykład, że nie rób czegoś zbyt ciemnego, bo to jest dziura, no w ogóle co to? Te różne rady były tak absurdalne, ale ponieważ byliśmy w tym środowisku zamkniętym,
to, co było powiedziane przez profesora, obojętnie czy on był dobry czy zły, no to musieliśmy siłą rzeczy brać to za jakiś pewnik, prawda? I to jest najgorsze. I po prostu stawaliśmy się powolutku jakimiś kalekami. No i ja z tego się musiałem wyleczyć, ale wyleczyłem się dosyć szybko, bo ja cały czas byłem przeciwny i nie wiem skąd się wzięło u mnie to przekonanie, że już od drugiego roku na akademii już przestałem po prostu się tym pasjonować i zacząłem chodzić na gimnastykę. I nie chodziłem do pracowni, po prostu nie mogłem znieść tego klimatu oszustwa, tej obłudy, prawda, bo mi kazano robić coś, co mnie nie przekonywało, a poza tym te kilka lat, prawda, studiowania aktów, nawet nie nauczyliśmy się rysować to, co jest najważniejszą rzeczą postaci ludzkiej, i bo to nam daje ten wysiłek, ta obserwacja, daje, to jest olbrzymia nauka. Nawet tego się nie nauczyliśmy. To był naprawdę stracony czas. No coś tam zostało oczywiście, nawet nie wiem co, może ta odwaga abstrakcyjna, żeby coś szybciej zrobić. No to właśnie, żeby podsumować, to największym żalem to było to, że muszę na nowo się wszystkiego uczyć i że musiałem poświęcić 10 lat, żeby częściowo odnaleźć tą wirtuozerię. I tu padło stwierdzenie właśnie moda i myślę, że ta moda faktycznie na magiczny realizm jest coraz większa. Myślę, że to też jest specyfika pewnego pokolenia, które teraz dorosło, na zasadzie 40-parolatków, 50-latków, którzy wychowali się na fantastyce, na komiksach z Torgalem, na czymś, co było na literaturze, tak, choćby Marqueza i literaturze właśnie świata fantasy. Jest ta młodzież, ci dzisiejsi nastolatkowie, którzy są zafascynowani serialem Gra o Tron, nowymi ekranizacjami Tolkiena, steampunkiem, wieżą wodną w Pszczynie i różnymi magicznymi miejscami, które właśnie są z tego świata. Ale z drugiej strony też ja przynajmniej osobiście dostrzegam to, co pan powiedział, inspirowanie się, ale też trochę zaczyna to podchodzić pod słowo kopiowanie, tak? Oglądając pana twórczość, no mam wrażenie, że gdzieś to już ostatnio widziałem. Przypominają mi się prace Tomasza Sentowskiego czy Karola Bąka, które wręcz bym powiedział są bardzo daleką inspiracją pana prac. Pytanie, gdzie są granice, gdzie jest inspiracja, a gdzie jest kopiowanie? Czy spotyka się pan z tym, że pana twórczość jest nagle na innym obrazie podpisana przez zupełnie kogoś innego, a ma pan wrażenie, że powinien tam być pana podpis? Myślę, że na przykład w przypadku pana Sentowskiego, który rzeczywiście w sposób taki brutalny przekopiuje pewne elementy i przetwarza, myślę, że to, i to nie z mojej inicjatywy, ale to się skończy, że we Francji jest taka instytucja, która nazywa się ADAGP, która po prostu pilnuje praw autorskich, prawda, i pilnuje tego zdrowego zachowania się w sztuce. Myślę, że to się w końcu skończy jakimś procesem, ale proces procesem, ale uważam, że artysta, który jest takim swego rodzaju taką pijawką, no to po prostu to nie jest ciekawa osobowość artystyczna, prawda? Fakt, że mnie tu nie ma, bo mówi się, że jak kota nie ma, no to myszy tańczą. No to tak jest niestety, ale to nie jest nic godnego, prawda, to kopiowanie, to jest po prostu kradzież. Dał pan troszkę o sobie zapomnieć panu w Polsce. Muszę powiedzieć dlaczego? Tak, ale też za chwilę chciałbym do tego wrócić, ale jednak ja mam takie poczucie niedosytu pana obecności, pana wystaw w kraju. Oddał pan pole trochę tym młodym, którzy może po części inspirują się, po części kopiują, ale jak pana tu nie ma, no to czemu nie? Mam nadzieję, że ten powrót będzie i tutaj pani, która mówi, no widziałam się z panem w 2004 roku, a teraz mam ten plakat, niech pan mi zrobi dedykację, bo tyle lat pana nie było.
No to są takie sygnały, które powinny Panu dać do myślenia i mam nadzieję, że Pana obecność nie tylko związana z Nagrodą Pokoju, ale właśnie z tą taką twórczością w nurcie magicznego realizmu będzie w Polsce coraz częstsza. I chciałbym teraz troszkę przejść do tematu, który mamy w tle, dosłownie, bo chodzi mi o tą rzeźbę Wieczna Miłość, która tutaj za nami jest. Jest to rzecz niebywała, bo tak naprawdę jest Pan jednym z niewielu artystów, który obok swojej twórczości związanej właśnie z tworzeniem obrazów, rzeźb i promocją sztuki, zajął się czymś więcej. W 2002 roku stworzył Pan Fundację Arkana, która doprowadziła do tego, że 5 lat temu w Wieluniu odsłonięto monument Wieczną Miłość, którego jakby tutaj pomniejszoną wersję mamy z tyłu. Jest Pan autorem nagrody, która tak naprawdę jest pewnego rodzaju dziedzictwem pamięci o tym, co się stało w Pana rodzinnym mieście w Wieluniu prawie 70 lat temu. To 80, tak? Co dotknęło? Dotknęło Pana najbliższych. Jest Pan laureatem właśnie, twórcą nagrody, której laureatami jest między innymi Pan Killer czy Pan Tombiński, która również za rok będzie w Polsce przyznana kolejnemu laureatowi. Trochę więcej o tej nagrodzie i trochę więcej o tej Pana działalności związanej z działalnością taką NGS-ową, fundacyjną, niezwiązaną z twórczością artystyczną. Mógłbym troszkę prosić. Może zacznę od tego, że rzeczywiście to nasze ostatnie spotkanie z Panią, kiedy podpisywałem ten, to był właśnie moment, kiedy ja wycofałem się, prawda, z tych mojej akcji w Polsce. Po prostu przestałem istnieć z jednego powodu. Jak miałem 10 lat, może zacznę inaczej, że w Wieluniu zaczęła się II wojna światowa i wiele rzeczy Państwo nie wiecie, bo ja dopiero się tych różnych rzeczy dowiaduję. Niemcy zrzucili na Wieluń bomby chemiczne. Mówiono, że zrzucą bomby gazowe. Przygotowywali ludzi, żeby wyrwali sztachety i tak dalej. Po prostu cała obłuda propagandy, żeby po prostu zabić jak najwięcej tych mieszkańców. No i były również zrzucone bomby, chociaż to było zakazane, bomby chemiczne. I moi bracia byli obrzuceni wrzodami takimi, prawda? Ja cały czas myślałem, że te wrzody to był rezultat szoku psychologicznego. I pytam się mojego znajomego lekarza, a on mówi, przecież coś takiego nie ma, takie coś nie istnieje. To musiały być bomby chemiczne. I nagle sobie uświadomiłem właśnie całą ukrytą, nieznaną, prawda, tą prawdę o tym, co się tam stało w tym Wieluniu. Co powodowały te bomby chemiczne? One powodowały po prostu zniszczenie systemu nerwowego i dzieci stawały się bardzo płaczliwe, takie wpadały w depresję i tak dalej, i tak dalej. I jeden z moich braci, który był dużo młodszy, bo obaj mieli te wyrzuty, te swego rodzaju wrzody, prawda? Jeden z braci był dotknięty przez to wszystko i cierpiał, że szybciej wpadał w depresję i tak dalej, a już po wojsku tak zwanym, no to się wszystko nasiliło i spróbowano go leczyć i nic z tego nie wychodziło, więc dano go do szpitala psychiatrycznego, w którym w ogóle nie leczono, a to nie była żadna psychiczna choroba, tylko należało po prostu pomagać tym ludziom, żeby sobie dawali jakoś radę i w życiu. I ja patrząc na cierpienie, bo to naprawdę okrutne cierpienie jest, to cierpienie psychiczne i moralne, nie wiedzieliśmy co robić po prostu. Widziałem, że brat jest nieszczęśliwy i mu przyrzekłem, jako dziecko, wtedy miałem może 10-12 lat, przyrzekłem mu, że ja coś zrobię. No ale to było to przyrzeczenie dziecka, no to w ogóle nie wiadomo, co ja mu przyrzekłem, coś chciałem zrobić, prawda? Zupełnie bezbronny dzieciak, który przyrzeka coś. No i po wielu latach już we Francji, w roku 80, nagle powstał obraz, który nazywa się Wieczna Miłość.
I mówię, o, to jest właśnie to. To przez tyle lat dojrzewało, że ja powiedział, że wojna zabija właśnie tą harmonię kosmiczną. Że zabija ludzi, zabija, może nie natychmiast, tak jak w przypadku mojego brata, ale zabija go powoli i on umiera każdego dnia przez 72 lata.